opóźnienia wielowiekowe, tutaj mówi Morawiecki, że rzeczywiście, proszę Państwa, te pociągi coś tu za wolno jeżdżą w Polsce, za wolno. Obrót. Ważne. Wybory do Parlamentu Europejskiego chcę Państwa gorąco zachęcić do udziału. Frekwencja w tych wyborach zazwyczaj u nas niestety jest niska. Jesteśmy za Unią Europejską, ale kiedy trzeba podejmować to bardzo ważne. Co do obsady z naszej strony tej tak ważnej instytucji europejskiej, to wtedy nie korzystamy ze swojego prawa wyborczego. To paradoks. Ja Państwa zachęcam, żeby do tych wyborów iść i głosować, bo to są wybory bardzo ważne. Tymczasem kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu spotkali się z mieszkańcami Wałcza na Pomorzu. Jedynka zachodniopomorskiej listy PiS, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński zapewniał, że reprezentanci partii zadbają o mieszkańców tego regionu, w tym o rolników. Zachodniopomorscy rolnicy są dyskryminowani w stosunku do rolników niemieckich czy francuskich. Żaden traktat europejski Radio Koncini. Że dopłaty dla rolników mogą być zróżnicowane w różnych państwach europejskich. Niestety na etapie negocjacji wejścia Polski do Unii Europejskiej straszą, że jak Prawo i Sprawiedliwość wygra, to będzie chciał Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzać. Wtedy nie dopilnowali, ale polscy rolnicy mieli na takim samym poziomie dopłaty jak rolnicy niemieccy, czyli rolnicy francuscy czy hiszpańscy. To zadanie przed nami. Wyższe płace, niższe czynsze i bezpłatne leki na receptę to z kolei główne postulaty lubelskich struktur lewicy razem do Parlamentu Europejskiego. Chcemy wprowadzenia do województwa lubelskiego europejskich standardów praw reprodukcyjnych, mówi otwierająca listę w tym regionie Magdalena Długosz. Nie możemy pozwolić na to, żeby nie były w stanie uzyskać odpowiedniej opieki medycznej tutaj na miejscu. W Parlamencie Europejskim możemy zabiegać o jednolite standardy, Europejską Kartę Praw Reprodukcyjnych i możemy dzięki temu zobowiązać wręcz państwa europejskie do zapewnienia równej opieki medycznej. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Radio Polska ma trzech nowych ambasadorów. Aleksandra Piątkowska będzie reprezentowała nasz kraj w Buenos Aires. To KFM, Eurokoncita, Barbie Bay, Bilans Piątkowska. Witamy Piątkowska. Prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował Związek Zawodowy Strażaków za poparcie byłego wiceprezydenta, który po raz kolejny zasugerował, ma zbyt mało energii, by walczyć o fotel prezydenta. Biden zarzucił Trumpowi deprecjonowanie związków. Joe Biden ogłosił start w wyborach prezydenckich w ubiegłym tygodniu. Dziś udał się do Pittsburgha na pierwsze spotkania z wyborcami. Przed wizytą Biden otrzymał poparcie od liczącego 300 tysięcy członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Strażaków, co spotkało się z krytyką ze strony Donalda Trumpa. Prezydent USA ubolewał, że choć zwykli członkowie są jego zwolennikami, to kierownictwo związku poparło demokratę. Amerykański prezydent skrytykował też media za promowanie 76-letniego Bidena, którego po raz kolejny nazwał zaspanym Joe. Były wiceprezydent odpowiedział Donaldowi Trumpowi, że przestał krytykować związkowców. A Radio Koncita. Zawdzięczają 40-godzinny tydzień pracy i inne prawa pracownicze. Tak, Radio Koncita. Donalda Trumpa sugeruje, że to właśnie jego obecny prezydent USA uważa za potencjalnie najgroźniejszego rywala w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. W sondażach Biden wyprzedza wszystkich 19 kandydatów Partii Demokratycznej. Z Białego Domu Marek Wałkowski. No i można wygrać. Prawie w całym kraju powinno być pogodnie. Przelotny deszcz pojawi się na południu, a termometry pokażą od 3 do 10 stopni. A jutro dokładnie tak jak w nocy. Na południu chmury i deszcz, poza tym bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 21 stopni. Radio Koncita, to KFM, Euro Koncita, Barbie Baby, Lunch Room Extra, to KFM, Euro. Radio Koncita, Radio Koncita, to KFM, Euro Koncita, Barbie Baby. Słowem jednym, symbolicznym, Radio Koncita. Państwu mówi Monika Małkowska. Te kilka dni pomiędzy Wielkanocą a Wielką Majówką wydają się czasem jakimś takim zawieszonym w kalendarzu. No niby to jest czas pracy, ale jednocześnie trochę w cudzysłowie. Dlatego chcę dzisiaj Państwu zaproponować temat także trochę trudny do zdefiniowania, lalki. No ale nie takie do zabawy, którymi małe dziewczynki chętnie się zazwyczaj bawią, ale takie, które są obiektami sztuki zawieszonymi pomiędzy teatrem, plastyką, a polityką. I to zawieszonymi w sensie zarówno metaforycznym, jak i dosłownym, bo czasem są na sznurkach. Chodzi o
Natomiast pani się skupiła na Polsce. No, oczywiście łatwiej jest zobaczyć w soczewce, tak ograniczyć się terytorialnie. Ale to trzeba do Białego Stoku jechać, jeżeli chodzi o ten teatr lalkowy. Marginalizowany także w obrębie historii teatru już, a w historii sztuki właściwie nieobecny. Tymczasem miałam przeczucia, różne znaki, że to jest obszar, w którym różni artyści dochodzili do głosu i rzeczywiście, że na tym obszarze działo się sporo interesujących rzeczy, że ten związek teatru lalkowego ze sztukami wizualnymi przynosił bardzo ciekawe rezultaty właśnie z muzyką. Więc po pierwsze taki impuls, że oczywiście pewnie ogromna przekrojowa wystawa dotycząca związku w ogóle sztuki XX wieku i odkrywania teatru lalkowego byłaby czymś niezwykłym, spektakularnym przedsięwzięciem z jednej strony, ale z drugiej, ponieważ mam poczucie trochę takiej pionierskiej, jeśli chodzi na gruncie historii sztuki pracy, miałam poczucie, że ten wycinek, jakby lepiej zobaczyć pewien wycinek. O tyle ważny, że jak pokazałam pracę nad wystawą i kolejne kwerendy, lepiej zapoznawanie się z samą historią teatru lalkowego, że był to, że te dekady pierwsze, dekady powojenne był momentem szczególnie ważnym, był czasem szczególnie ważnym. Raz, że właśnie była to kwestia tego związku, tego sztuki i teatru, a zatem teatr stawał się, lalkowy stawał się teatrem artystycznym i to na większą skalę, bo już nie mówimy o epizodach związku właśnie awangardy z teatrem lalkowym, tak, odkrywaniu tego obszaru traktowanego jako coś niższego i pogardzanego z natury, no więc awangarda sięgała po te przestrzenie niezagospodarowane i właśnie w jakiś sposób traktowane jako coś niższego, ale tutaj więc teatr staje się teatrem artystycznym, co z punktu widzenia historii sztuki i estetyki wydawało się ciekawe, ale dwa, że właśnie w tym czasie zaczęło się ten teatr lalkowy, jak zauważają historycy teatru, zaczyna jakby porzuca taką potrzebę naśladowania teatru żywego i zaczyna odkrywać swoją tożsamość, swoją autonomię. No gada, właśnie. I zaczynamy dziać się ciekawe rzeczy. Po pierwsze, stopniowo dochodzi do takiego zjawiska jak rezygnowanie z parawanu, który tradycyjnie stwarza pewien taką aurę metafizyki w teatrze lalkowym. Sprawców tego ruchu, czyli animatorów, lalkarzy, zwanych też poruszaczami, a właśnie odsłaniając tych aktorów, też jakby wprowadzono zupełnie inną specyfikę tego teatru. No już niestety umarł chyba ten lalkarz, amator, pijak, lalkarz, już chyba umarł. Na równi z lalką. Lalka też ta... Coś nie widać tego lalkarza, żeby gdzieś był. Pani wybrała takie przykłady, które... Niby są dla dzieci, bo często niektóre z tych kukiełek były w zasadzie tworzone dla teatrzyków dziecięcych, ale one także są fascynujące, frapujące, przynajmniej no, dla mnie, mam nadzieję, że i dla innych, od strony plastycznej, użycia materiałów, formy, ekspresji tej formy. I z zaskoczeniem zobaczyłam,
nazwiska wybitnych artystów, których nie kojarzyłam dotychczas z teatrem lalkowym. No, ale na przykład Jerzy Nowosielski. Tak, ta lista zysk właśnie. Z jednej strony mamy kilka takich nazwisk pierwszoplanowych, jeśli chodzi o polską historię sztuki, czyli mamy Jerzy Nowosielski, Jan Berdyszak, Jadwiga Maziarska, Stanisław Fiołkowski, Maria Jarema. I to są Andrzej Pawłowski, też epizod zupełnie nieznany. To są artyści, którzy... zaskoczyło, tak mi zupełnie dało możliwość zupełnie nowego spojrzenia na tego artystę, który właśnie traktował też to, co istotne, to, co to jest taki ważny jakiś symptomatyczny, traktował tego odbiorcę dziecięcego bardzo poważnie. Ale to chyba większość autorów traktowała dzieci serio, to chyba był taki moment, Radio kończy. Proszę Państwa, zobaczą. Zapraszamy do Anglo-Ameryki, Białystok, do Teatru Lalkowego. To jest ten materiał, który kształtowany odpowiednio będzie potem no, bardziej otwartym, bardziej myślącym, uważnym, dorosłym. Tak, oczywiście z jednej strony dziecko było też takim kuszącym przedmiotem, obiektem propagandy, bo oczywiście to z jednej strony teatr lalkowy w tym sensie był takim narzędziem tutaj też do bardzo przydatnym, ale... dziecięco, właśnie bardzo poważnie podchodzą do dziecka, które jest jakby gotowe na odbiór i oswajają się od nowego. Dziecko absolutnie nie ma żadnych oporów i rozumie abstrakcji. Dopiero potem, jak zbieramy to pacjent, to jest powiedzmy prowadząca bardziej taką tradycyjną stronę, to też Pani wspomniała o tym takim doświadczeniu, czysto to właśnie pewną niepewność, pozostawiało widzę w takim niepewności, czy mamy do czynienia z czymś żywym, czy martwym. Żywe. Budzą fascynację, pociągają, prowokują tego, żeby je dotykać. Tak, bo te tkaniny, te tworzywa, z jakich są wykonane, też mają sobie to bardzo takiego zmysłowego. Kawały, że w ogóle byśmy nie przyszli, nie przyszłoby nam do głowy, nie pomyślelibyśmy, że na przykład jakiś metalowych rurek, tak jak to u Berdyszaka jest, stworzyć kukiełki dla dzieci. To, że akurat w tym wypadku to bardzo się ciekawie i wpisywał w kontekst jego twórczości żeliwiarskiej w tym czasie. Tak, różne eksperymentów w lat 60. to żeby też ciekawie odwzorowuje to, co się działo w sztuce w tym czasie. Więc, a z drugiej strony mamy też postaci właśnie już kompletnie funkcjonujące w obszarze ani w sumie historii teatru za bardzo, lub gdzieś tam naprawdę na marginesie, a już w historii sztuki zupełnie. Nie takie nazwiska twórców, którzy działali gdzieś naprawdę na prowincji. Tutaj przykład jest przykładem Jerzy Kolecki działający w Ramce. Ale ciekawą postacią do odkrycia jest Leokadia Serafinowicz, działająca w takim tego patriarchatu, ale w sensie ludzkim rozumiem, bo Pan Bóg tak nie nauczał w Starym Przymierzu, tylko że oporność materii, czyli ducha mężczyzn Starego Przymierza była taka, że no, ta kobieta, to ona jest większą grzesznicą niż my mężczyźni. I Pan Jezus pokazuje, że nie, że tutaj jeżeli chodzi o płeć człowieka, każdy, że to jest indywidualne podejście do Boga w sensie pozytywnym i w sensie negatywnym, że w człowieku zapada ta decyzja.
Proszę. Opowiedzenia się za Bogiem. I czy on jest mężczyzną czy kobietą, to ani mu nie jest łatwiej, ani trudniej. I w człowieku załamuje się ta konsekwencja wiary.